śmierć w taki sposób, to chyba największy dowód wiarygodności kapelana. Do dziś można zobaczyć ślady krwi na stule. Ossów. Mała wioska, położona kilkanaście kilometrów od Warszawy, stała się miejscem bohaterskiej postawy 36. Pułku Piechoty oraz księdza Ignacego Skorupki. Front bolszewicki rozdzielił się na dwie części. Jedna część na czele z Jegorowem i Stalinem i Budionnym szturmowała Lwów, miała zdobyć Małopolskę i Galicję. Armia Tuchaczewskiego szła na północ i miała zadanie zdobyć północną Polskę i Warszawę. Generał Franciszek Latinnik, który był generałem odpowiedzialnym za linię obrony, do której należał Ossów, twierdził, że jeżeli bolszewicy przedostaliby się w Ossowie i zaczęli ostrzeliwać Warszawę, Pragę, wtedy sytuacja w Warszawie byłaby zupełnie inna. Zaczęłaby się panika. Kapelani lotni, bo tak o nich mówiono, stanowili filar wiary i nadziei dla polskiego żołnierza na polu bitwy. Jednym z nich był ksiądz Ignacy Skorupka. Poznajcie jego historię. Ignacy Skorupka urodził się w Warszawie. W 1909 roku wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Rektor seminarium scharakteryzował go wówczas jako osobę wątłą i anemiczną. Jako ksiądz pracował na parafiach w pobliżu Moskwy. Po kilku miesiącach wrócił do kraju, gdzie objął stanowisko notariusza i archiwisty Kurii Warszawskiej. Następnie zaciąga się do wojska. Na własną prośbę wystosował pismo do biskupa polowego Stanisława Gala z prośbą o przydział wojskowy. Początkowo nie uzyskał go, ostatecznie w wyniku kolejnej próśb biskup Gal się zgodził, został przydzielony do 236 Pułku Armii Ochotniczej. W Polsce przed samą wojną 20 roku było 250 kapelanów w służbie stałej, jeśli chodzi o to około 5% duchowieństwa było skierowane do służby wojskowej. Podczas wojny następuje mobilizacja. Dołączają do nich kapelani rezerwowi, ale również ochotnicy, tak zwani kapelani lotni. Batalion, którym Skorupko, do którego został przydzielony, formułował się w budynku dzisiejszego liceum im. Króla Władysława IV na Pradze. I krótko później został wcielony właśnie do 236 Pułku Piechoty, który został wysłany na front pod Ossowem, gdzie toczyły się najcięższe walki z nacierającą armią Tuchaczewskiego na Warszawie. Bitwa trwała od 13 do 14 sierpnia. Z opisu ocalałych wiemy, że miała dramatyczny przebieg. Takie zmagania, czyli atak-odwrót, powodowały, że jedni słabli, inni rośli w siłę. Początkowo słabli Polacy musieli ustępować pola bolszewikom, ale później także dzięki ochotnikom udało się zwyciężyć i to bolszewicy się wycofali. Bitwa o Radzymin została namalowana przez Jerzego Kossaka na obrazie pod tytułem Cud nad Wisłą. Widać na nim w centralnym punkcie postać księdza. Był to Ignacy Skorupka, który w rzeczywistości nie mógł uczestniczyć w tej bitwie, ponieważ zginął dzień wcześniej. Są jakby dwie wersje tych wydarzeń. Skorupko bieg na czele z krzyżem. Jeden z raportów wojskowych to przedstawia. Natomiast tak naprawdę Skorupko udzielał ostatniego namaszczenia ciężko rannemu żołnierzowi i wtedy otrzymał właśnie postrzał śmiertelny w głowę. Śmierć w taki sposób to chyba największy dowód wiarygodności kapelana. Zaczęto kreować tą legendę bohaterskiej śmierci na polu walki, kreowano już w momencie pogrzebu. Został odznaczony pośmiertnie virtuti militari. W naszej historii 11 kapelanów aż zostało oznaczonych właśnie orderami virtuti militari za swoje męstwo, otrzymując jeszcze dodatkowo krzyże waleczny. A więc ta heroiczna postawa to sprawdzian tych kapelanów właśnie przed żołnierzami z tego, co im głosili. Cud nad Wisłą. Powiedzenie to zostało ukute przez prasę prawicową. No, Narodowa Demokracja niespecjalnie jakby lubiła Piłsudskiego z wzajemności. Ta bitwa była cudem, bo odmieniła los Europy na następne 20 lat, aż do II wojny światowej. Tak naprawdę Ossów to był ten punkt, w którym zwrot miał istotny wpływ na przebieg całego wydarzenia, na przebieg całej bitwy.